No, wycieczka po Lublinie. W tym mieście jestem już bardzo często od 7-8 lat i widzę, jak to miasto bardzo się zmienia. I pokażę wam kilka punktów, pokażę wam cukiernię, pokażę wam jakąś restaurację, pokażę wam moje przemyślenia na temat tego miasta pod kątem niewykorzystanych okazji, takich nisko wiszących owoców, po które nawet nie musisz stawać wyżej na drabinie, żeby po nie sięgnąć, tylko trzeba wziąć rękę i je wziąć. Zapraszam, będzie słodko, kolorowo, a może nie do końca. Inspiracje lubelskie, co tu można robić jeszcze inaczej, co się zmieniło i dlaczego warto, a może nie warto, odwiedzić Lublin. Cześć, Marcin Rosman na wycieczka po Lublinie i pokażę wam, w jaki sposób ja myślę, idąc miastem, jak wiele okazji jest wokół nas, ale ich nie zauważamy, żebyście też mogli sobie własny mindset zbudować i zobaczyć, w jaki sposób analizować biznesy, które już istnieją i więcej z nich wyciągać. Tu na przykład po drugiej stronie jest sklep Delfina, czekoladowy raj. On jest sklepem od bardzo dawna istniejącym już w Lublinie, ale bardzo proszę, śmiało, śmiało. Ale dziękujemy. Wstrzymaliśmy ruch całej ulicy. I po drugiej stronie jest sklep czekoladowy raj, tam są słodycze. Ten sklep jest od super dawna w Lublinie. Pytanie, czemu się nie zamknął? On ma klientów. I mi wydawało się, że do niego wejdę przy słodyczy świata. A tak nie jest. To są po prostu zwykłe jakieś czekoladki. I jak byłem tam i powiedziałem pani, że chcę kupić sobie czekoladę, jaką 90% kakao, pani powiedziała, nie mamy, ale niech pani się do Biedronki tam jest. I tak, jak do Biedronki? I dalej. Pod Lublinem jest fabryka słodyczy, nazywa się Pszczółka. Dlaczego Pszczółka nie dba o to, żeby ten sklep stał się sklepem firmowym słodyczy Pszczółka, czyli lubelskiej firmy, i zrobił taki znak firmowy Lublina, lubelskie słodycze Pszczółka? Czemu tego nie ma? Bo ludzie o tym nie myślą. Albo nie to, że można. Albo wydaje im się, tym od Pszczółki, że oni powinni docierać zupełnie innego klienta. Nie tego, który jest już w Lublinie, tylko tego, którego jeszcze nie mają. Więc ja na miejscu raczej tego sklepu dbarzy firmy Pszczółka, produkującej słodycze w ogromnych ilościach, super dobre, ale tanie, bo lubelskie, bez zbędnych kosztów korporacyjnych, szedłbym w kierunku zrobienia z tego miejsca właśnie sklepu firmowego. Czemu tego nie ma? Przecież to jest niewykorzystana okazja, nisko wiszący owoc do zerwania. Nie wiem. I to wideo będzie jakimś słodkim wideo gastronomicznym, bo pokażę punkty restauracyjne, cukiernicze, które nie wykorzystują swoich szans. Teraz pójdziemy sobie po cukiernię czekoladowy, bardzo znana cukiernia w Lublinie. A ja wam pokażę, jak ja to cukiernię postrzegam i co mogliby robić jeszcze inaczej, żeby wejść na wyższy poziom biznesu i żebym ja tam chciał wydawać moje ciężko zarobione pieniądze. I zawsze jest miejsce na to, żeby tworzyć mikroporcje content. Po drugiej stronie Michał Frontkowiak, aka D-Rock, który nagrywa dzisiaj ze mną wideo w Lublinie. Zapraszam do środka. Jesteśmy teraz w cukierni czekoladowej w Lublinie, która robi przepiękne rzeczy. Zobaczcie, piękne ptysie. I mi one, na przykład te, kojarzą się z ptysiami znanymi z Warszawy, czyli z cukierni Lucullus. Piękne, smaczne, kolorowe. Pytanie, co można by robić jeszcze inaczej. Czy macie państwo konto na Instagramie, czy nie? Czy nie prowadzicie Instagrama? Jest. Okej. Okay. Zaraz sprawdzimy. Mamy 1200 followingu. Pytanie kluczowe. Kiedy był ostatni post? 7 kwietnia. 7 kwietnia. Tydzień później, 2 tygodnie później. Okay. To jest kolejny, który... ptysie są, to takie dobre. A więc trzeba by wziąć komórkę i pokazać. Dzisiaj mamy takie ptysie. Dzisiaj mamy to. Dzisiaj mamy to. Zobaczmy, czy państwo robią story. Nie ma story. Czemu nie ma story? Czemu? Dzisiaj w Ladzie jest to. Czemu tego nie ma? A kto robi Instagram? A u państwa kto robi Instagram? Sami czy szef? Szef. Czyli szef robi, a nie robi. Bo to jest jedyne tego typu miejsce w Lublinie, gdzie można tak piękne rzeczy zjeść, zrobione z taką precyzją. I ja jako fan food pornu chciałbym móc wejść na Instagram, zobaczyć hasło ptyś, Lublin, tutaj przyjść, real time story, dzisiaj mam w witrynie to, 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 to i to. To co ma u pani dzisiaj zjeść? Polecam tylko ptysia dyplomatę. Dyplomata dla pana operatora? Dyplomata jest idealny. A dla mnie gold... pana orzecha laskowego, proszę. Bardzo proszę, tak, tak. Jakaś kawka do tego? Pani operator, kawka dla pana? I gdybyśmy widzieli karteczkę Instagram, gdyby oni prowadzili swojego Instagrama, to my byśmy zrobili story z tych ciastek, tagując to miejsce, pokazując, że tu przychodzimy i to by na 100% przyciągnęło jedną, dwie, a może 50 osób pod kątem kolejnego wyjścia na ciastka. Czemu tego nie ma? Czemu wy tego nie robicie? To jest piękne. Low hanging fruit. Do wzięcia. Gotowe. A nie robicie.
Największym plusem tego miejsca jest to, że mają zarąbiste ciastko, są przepyszne, super. Świetne jest to, że pani jest miła, że nas zaprosiła, że poczęstowała. To jest rewelacja. Ale idźmy jeszcze poziom dalej, żeby to miejsce było najlepszą cukiernią w Lublinie. Pytanie, czy właściciel tego miejsca w ogóle ma taką wizję, żeby to było najlepsze miejsce, numer jeden, taki absolutny must go każdego turysty i lokasa, który przychodzi. Jak przyjadą do mnie znajomi z zagranicy, to będę musiał tu ich przyprowadzić, bo są najlepsze ciastka. Co się wydarzy? Jeszcze nie wiem. Ale bardzo trzymamy za was kciuki, żeby wam to wyszło. Do zobaczenia czekoladowe. Najciekawszą rzeczą na poczcie jest to, że nieważne kiedy przychodzisz, zawsze czekasz. Zawsze czekasz. A czemu nie można by zabukować sobie kolejki na pocztę aplikacją na przykład? Nie. Albo czemu panie nie obsługują w pierwszej kolejności klientów, a później bawią się swoje dokumenty? Tam dwie panie przy okienku siedzą. Dziwne. Dużo pytań, mało odpowiedzi. Ja wiem, że jest to publiczna placówka, że budżetowa i tak dalej, ale kama. Szybkość. Co? Przemyślenie jest takie, że to może trwać 5 minut, a może 50. Idziemy. Jest poza całą dobę, a przyjdziemy o 3 w nocy, może nikogo nie będzie. Może. Sezon zaczyna się kolejny, wiosna. I co się dzieje w Lublinie? Remont. I to nie jest tak, że będę teraz hejtował, Jezu, remonty, mówię, bardzo dobrze, będzie piękna starówka, będziemy mogli pokazywać to miasto turystom. O, jaką piękną starówkę. Tylko pytanie, czemu to nie było zrobione wcześniej? Ja się pytam, czemu nie było wcześniej? Mogło być wcześniej, a czemu nie było wcześniej? I teraz każdy ten, gdy przychodzi, mówi sobie, o Jezu, kolejny remont. A ja mówię, pięknie, będzie piękniej. Ale czemu nie trochę wcześniej? To miasto powinno być gotowe na sezon. Teraz widzimy sobie tą część starą miasta Lublina i pytanie, jakie się nasuwa od razu, to dlaczego jest to alejka kebabów? Dlaczego w tych miejscach tutaj są kebaby, nightcluby, jakieś sklepy z butami, a nie jakiś regionalizm lubelski? Czemu tutaj nie ma sklepów z regionalnym jedzeniem, regionalnymi napojami? Czemu tutaj Perła, czyli lokalne piwo lubelskie, nie ma wielkiego takiego showroomu piwowego? Czemu? Michał, czemu tu nie ma? Michał nie wie. Też nie wiem. Złoty Smok, restauracja chińska. Bardzo lubelsko. I tam na końcu są lody Bosko. To są super popularne w Lublinie. I spróbujemy znaleźć wam odpowiedź. Podać odpowiedź, dlaczego są aż tak bardzo popularne. Kebab Habibi. Ale jest jedno miejsce. Bosko lody. Zobaczcie, kolejka na zewnątrz. Lody. Nawet jeszcze nie jest początek sezonu. Mamy kwiecień. Kolejka na zewnątrz do lodów. Jesteśmy teraz na Starówce Lublina. Pytanie, czy jak wyciągnę telefon, wejdę na Instagram, wpiszę Lublin Starówka, czy zobaczę jakąś aktywność biznesową tych miejsc, która będzie zapraszała mnie do środka? Nie wiem, ale sprawdźmy to. Nice. Znaczniki, tagi. Starówka Lublin, 27 postów publicznych. Takie rzeczy. I czemu teraz na pierwszym miejscu, najnowszych, nie ma zdjęcia jakiejś super potrawy albo pięknej kawy, byśmy kliknęli w to zdjęcie i byśmy poszli do tego miejsca na kawę teraz? Czemu tego nie ma? O, choniace, bryk, słodziaki. Czemu te miejsca tutaj nie robią sobie zdjęć tego, co się u nich dzieje? I czemu nas nie zapraszają do siebie Instagramem? Dokładnie teraz bym kliknął w to zdjęcie i poszedłbym do nich, gdybym tylko widział piękną kawę, fajne jedzenie. Kolejna niewykorzystana szansa. Do dzisiaj nie wiedziałem, że jest coś takiego jak spirytus mrówczany, który właśnie zamówiła starsza pani. Wiedziałeś, że jest coś takiego jak spirytus mrówczany? Bo ja nie. Ruiny Pofarzy, centrum miasta Lublina. Wydawałoby się, że tutaj ma być najpiękniej na świecie. Zobaczcie. Stowarzyszenie Pszczelarzy Lubelskich. Ja to wszystko rozumiem, że tą kamicę mają, wynajęli, whatever. Ale czemu to wygląda tak? Czemu tak to wygląda? Czemu? Pszczelarze. Czemu tak to wygląda? Czemu to nie ma jakiegoś ula? Czemu nie jest żółte? Czemu tak to wygląda? No, czemu? No jak, podobało się? Było merytorycznie? Było fajnie? Jeśli tak, to poniżej komentarze. Komentarz, napisz komentarz. Podobało się, nie podobało się? Napisz komentarz. Dzięki, do zobaczenia. Lecę. Podróże też są po to, żeby jeszcze bardziej doceniać miejsca, w których się jest na co dzień. Ja tak mam z Lublinem, z Warszawą, z Liverpoolem.